Cześć, zapraszam Was na instruktaż rozgrzewki, część zaawansowana. Zaczynamy od tego, że kładziecie sobie ręce na talii. Po pełnym wydechu zostajemy w bezdechu, czyli nie nabieracie znowu powietrza. Po czym w tym bezdechu przyciągamy sobie pępek do kręgosłupa, aktywizując przeponę do pracy. Wykonujemy w ten sposób 5 powtórzeń, w których to brzuch powinien wędrować, tak zagłębiając się w głąb tłoczni, następnie go puszczamy. Staracie się wykonywać ten ruch płynnie, bez szarpań, bez takiego bardzo agresywnego stylu, tylko wciągamy go na spokojnie do siebie i na spokojnie wypuszczamy. Całość, jak już mówiłem, 5 powtórzeń. Unosząc ręce do góry, nabieramy powietrza, robiąc wdech. W dół wypuszczamy powietrze. Całość powtarzamy 5-krotnie. Piąty wydech do końca. I po 5 powtórzeniach na przeponie znowu powtarzamy nasz cykl oddechowy. Za moment trzecia seria. Po trzeciej serii na wydechu schodzimy w przysiad, łapiąc część podkolanową i powtarzamy całość 5-krotnie. Schodzimy tak nisko jak się da, bez odrywania pięt od ziemi. Cały czas wąska pozycja nóg. Piąty zostawiamy na dole i poprzez wyprost nóg wchodzimy do wzorca skłonu. Nic na siłę. Pamiętajcie, że każdego dnia Wasza mobilność będzie inna. Jednego dnia z łatwością wejdziecie w skłon, innego będzie to praktycznie niemożliwe. Po 5 powtórzeniu otwieramy pozycję. Pilnujcie tego, żeby dłonie rozstawić w linii barków, nie poniżej, nie powyżej. Prowadzimy kciuki daleko za siebie, otwieramy klatkę piersiową, rozstawiacie sobie nogi pod przysiad, tak żeby było Wam wygodnie. Następnie wraz z wydechem zamykamy sobie pozycję, ściągając grzbiety dłoni do siebie i schodzimy w luźniutki przysiad. Otwieramy pozycję. Na wydechu dół. 5 razy. Spokojnie możecie sobie darbić tutaj plecy. Chcemy wprowadzić dekompresję, rozluźnienie na odcinku lędźwiowym. 5 zostaje na dole. Otwieramy się poprzez wejście na palce. I znowu zamknięcie pozycji, wejście na całą stopę. No oczywiście 5 powtórzeń, powolutku.
Po piątym przechodzimy sobie do klęku podpartego. Może zmienię kąt kamery. Pozostałe ćwiczenia będą w niskich pozycjach. Jesteśmy w klęku podpartym. Rozstawiacie sobie dłonie i kolana na szerokość barków. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrem. Aktywna pozycja stóp. Aktywujemy naszą pozycję poprzez podniesienie kolan centymetr nad ziemię. Następnie siadamy pośladkiem na piętach. Ręce daleko do przodu. I przenosimy pozycję w przód tyle, ile nas puszczą nadgarstki. Jeżeli pozycja jest w jakiś sposób dla Was niewygodna lub nieoptymalna, zawsze możecie ją poprawić i nie jesteśmy przybici do ziemi. Zostawiamy pozycję, prostując nogi, wchodzimy do psa z głową w dół. Ściągacie głowę do klatki piersiowej. Otwieramy się do psa z głową w górę. Głowa dół. 5 razy. Po 5 powtórzeniach przechodzimy do pozycji pompki. Jedna noga na wysokość dłoni. Sięgamy sobie łokciem w kierunku podłogi plus rotacja. Pięć. Druga strona. To samo. Staramy się zejść tak nisko, jak to możliwe. Po 5 powtórzeniu wchodzimy do pozycji kraba. W krabie staramy się trzymać plecy prosto, głowa lekko uniesiona. Jedna ręka w pozycji gardy, druga ręka odkręcona dłonią na zewnątrz. Wykonujemy sięgnięcie. 5 powtórzeń. Po 5 powtórzeniach zmiana strony. Pilnujemy tego, żeby bark był daleko od ucha, żeby pięty nie odrywały się od ziemi. Po 5 powtórzeniu przyjmujemy pozycję 90. Jest to pozycja taka nieco przymknięta. Czyli stopa wędruje tutaj bliżej uda. Druga noga też, jak widzicie, nie jest pod kątem prostym. I jeżeli jest taka możliwość bez podpierania się, wchodzimy na kolana. Wystawiamy jedną nogę do pozycji wykrocznej. Następnie wstajemy, unosząc kolano drugiej nogi. Wracamy do pozycji zakrocznej. Odkręcamy się o 90 stopni. Delikatnie siadamy, noga pod siebie. 5 powtórzeń.
Po 5 powtórzeniach powtarzamy całość na drugą stronę. Jeżeli nie jesteście w stanie się przetoczyć przez piszczel, możecie się podeprzeć drugą ręką. Całość wykonujemy tradycyjnie. Podpieramy i wracamy do pozycji. Podparcie, wyjście. Podparcie. Siadamy. Po 5 powtórzeniach kończymy część ogólną rozgrzewki. Można po niej przystąpić oczywiście do części bardziej specyficznej, związanej z tym, co będzie się działo na treningu. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i życzę powodzenia w części właściwej.